Siemanuszko, jestem Pepetem Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy ciąć kukurydzę jednorzędóweczką, proszę państwa. Dzisiaj mamy dość ambitne zadanie. Ciąć, może nawet połowę pewnie, 1/4 my tego zetniemy. Ponieważ ja już dwa zestawy, muszę powiedzieć, dwa te szczepy zasypałem kukurydzą. I już wymiozłem. I tak, sieczkanie pożyczono znajomego. On ma jeszcze sieczkarnię, wiadomo, samojezdną, ale że ja dzisiaj stwierdziłem, że mu nie będę brał niepotrzebnie sieczkarni takiej dużej do tego ogólnego odwozu i po prostu ogólnie. On to mówi, wezmę sobie pożyczyć jedną rzędówkę, jeśli będzie taka możliwość. Życzy mi znajomy. A flaszkę, to się mówi, wziąłem spotkanie i jedną rzędówkę. Mówię, tyle za sobie utnę, ale widzę, że naprawdę tak się człowiek za dość mocno oddaje w tym roku. Co bardzo mnie w sumie cieszy, bo zobaczcie, będzie po jednym rządku, może dwa rządki będzie prawa, nie wiem, dokładnie jedna rządki bierze. Będzie działany, bierze jedno, a w armingu nie wiem. No i patrzcie, 7% kuźma. Właśnie na szczepach. A ja mówię taki myk, że sobie jeżdżę od tej strony i zajeżdżam sobie od tamtej strony. Z tego względu, bo te dwa kawałeczki takie bym chciał wyciągnąć do równego, mniej więcej oczywiście. To zostaje na kieszonkę. Na kieszonkę, tylko na ziarnówkę. Więc nie ma tego złego. Więc troszeczkę roboty będzie. Tak 6 na godzinę, myślę, że to nie będzie tak źle z tym. Czekajcie, jakbyśmy pojechali może jednak w tą stronę, to się da zrobić. Wiecie, może chociaż to jedno pole częściowo chociaż obkosili. Bo naprawdę, tu jest tak tęga kukurydza strasznie w tym roku. No ale wiadomo, to jednak był spory wolnik. Jeszcze tutaj wapno wymaga. Moja wapna w tamtym roku, muszę teraz wapno będę przygotować. Ogólnie dużo wapna w tym sezonie będzie kosztowała. Tam już praktycznie mam końcówkę. Myślę, że się na te pola jak mi starczy. Kuźwa, jestem troszeczkę. Powiem gdzie. Czekajcie, ja sobie zrobię jeden mig. Żeby tutaj nie ciągnąć zestawu ciągnika. Ja już mam to zaoprawione. To jest moje, wiadomo. Tyle to sobie przyjadę. Tam nie będę się bał. A czy powinien to jakoś uciągnąć? Zetnę sobie te dwa zestawy. Te dwa zestawy będę próbował. Chyba czy zaciągnąć od razu do proszę państwa, do gospodarstwa. Na gospodarstwo. Wziąć to i ogarnąć. Dobra, jedziemy tak jak ten. No bo nie wiem, jak to zetniemy, to i to będzie dobrze. Więc tutaj takiej spiny jako takiej to ja tu nie mam. Żeby to po prostu tylko było możliwie skoszone. Ile tego będzie? Tego, no nie wiem, myślałem, że tak 40 ton to będzie wszystkiego. A tu się okazuje, że tutaj to będzie 900 ton. W sumie dobrze, tak. Nie wiem, się powiem, czego spinać ze sianą kieszonką na czwarty pokos. Tutaj tak będzie planowany. Bo to jak w sumie jest, że te pokosy nawet 5 nie się da. Akurat w tym roku tawiałem 4, bo wrzesień święty i na listopadzie oczywiście musi być, bo później ta nie odbija tak jak powinna, więc te takie 4 pokłosy będą zrobione, więc na pewno mi tak starczy. Więc jeszcze jak okryta dojdzie, to już naprawdę takie ilości, że to jest głowa mała, patrząc na to moje zużycie roczne, co jeszcze przyzywam od groma. Kukurydzy, ale wiadomo, kukurydza jest tak bardziej przygotowana pod same krowy. Bykom nie daje i jałóweczkom też nie daje. Od względu, że chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało ogólnie. Więc wiecie, kukurydzy mi nie zwraknie, o. Ale tak wolę uciąć, w razie czego. No bo jednak zaraz będziemy mieli, proszę państwa, co jest?
będziemy mieli wycielenie, to dalej. Więc tu już tam trzeba pieniądze i o Boże, będzie trzeba już dawać jednakowo. Albo ja sobie tak zabierze, utnę. No języku jest, będę wyciągnął dwa zestawy na przyczepy case'em. Myślę, że pszczelki nie widmucha. Chociaż 80 koni nie powinien być jakiejś tam strasznej tragedii, nie powinno być. Nawet nie gaszę, bo susa bo raz przyjadę, to nie ma sensu tutaj cudować. Tylko spiąć i jechać, wiadomo. Pasowałoby bardziej mi tutaj wziąć normalną, samą jezdną przyczkarnię i ogarnąć ten temat, ale mówię, że nie liczyłem, naprawdę nie liczyłem, że aż tyle tego będzie. Aż dobrze. I taka trochę większa liby kokeda się zdawała z daleka, a tu jednak sypie. Będziemy ciągnąć dwa zestawy, zobaczymy. Mam nadzieję, że jakoś tam mniej więcej jest sobie dalej. Jeździmy przez pole, maszyny tam tylko odpięte, szczekanie też pożyczona, więc tempo też musi być szybko, żeby to ściąć w miarę możliwie, więc na razie polach i tak ma praktycznie porobione to chciałem. Tylko za teraz mi zostaje, no bo swoje już praktycznie mam tu uprawione. Jeszcze tylko błonik jeszcze raz dam i będę mógł sobie elegancko tam załadać. No i da się sobie żyto. Czekajcie, tylko ja teraz muszę wiedzieć ile mniej więcej sobie tak tempomat sobie ustawić. No takie dwa. Wiecie, bo ja zaraz tempomat ustawić. Żeby to za slipy nie było. Czekajcie, teraz tak, oczywiście. Mam tu nawigację w case'ie. Tu wiem, że trochę tak nie zawadzać, bo nawigację do wysypu włączać, ale jak już upuściła, nie to przyczepa. Fak. No powiem wam szczerze, że już mi się kuźwa klawiszy mylą. O Jezu, nie to. Gdzie ja pojechałem? Dobra. Zobaczcie, widzimy trochę się mi tutaj knoci to wszystko. Dzisiaj naprawdę kroci mi się tak niemiłosiernie. Bo jest późno, a widzicie 23.13. Najpierw wrócimy do piesków. Dlatego tak późno odcinek nagrywam, ale chcę ten odcinek nagrać. Byście mieli. Ma czwórka i keta, to nie ma co się patrzeć. No i tak. Wszystko pięknie się dzieje. Tak chodzę na koło 100 wytanie w szoku. A na pewno będzie nawet lepiej, bo już jest 30 tysięcy. 30 ton. Więc no jest potencjał. Trot. Dobra. Ja zrobię sobie tak jak ostatnio, wcześniej. Czy? A tak zrobię i wtedy miałem lepiej tu wszystko ogarniać. Ja sobie od razu włączę. Czekanie, cyk. Niech sobie się czekanie, to jakoś będzie powoli, jakoś tam będzie szło. Jednorzędówką, nie wiem, chciałbym się czekanie. No a się czekanie, jednorzędówka to też w sumie się czekanie, więc jakiejś tam większej pomyłki pod nazewnictwie to nie ma. Dobrze, wszystko idzie, elegancko. Mam tylko, żeby nic nie stało tutaj. Jednorzędówce to będzie elegancko. Moda mówi, że może coś tam być, może tam coś robotać. Wiadomo, moda nie używa tego. Ma w razie awarii, aby tam jecie. Na bydło na szybko wciąć. Bo on też właśnie ma bydło. Wiecie, no w razie awarii ma. My mu się czekamy, że się awarii ma, nam to bierze i tą zapina i sobie przywozi, tak? Więc tutaj nie ma takiego strachu. Oczywiście jak mu zbraknie, bo jeśli mu nie zbraknie, no to nic nie przywozi, tak? Ale mówię, tak to fajna się czekania, no ale jest jednorzędowa, tak? Można powiedzieć, no jedna rzędówka to jednak jest tylko i wyłącznie jednorzędówka, by się przydał jakaś rzędowa.
A lepiej taka trzyrzędowa do ciągnika, tylko że wiadomo, że musiałbym mieć halowolnię. Staje mi się raczej większy ciągnik, no bo tutaj no mogłoby być różnie. Dobra, powiedziemy sobie tak, tak abyśmy nie robili tak tego nie obchodzimy, bo 10 minuta odcinka. Nawet nie zrobimy, nie wiem, pewnego przejazdu pod tym względem, a my będziemy mieli tylko jeździć i jeździć. Dobra, cyk. Myślę, że trzeba sobie załatwiać życie. No jesteśmy sami, jestem sam. Tutaj sobie muszę też trochę kombinacji alpejskich załączyć. A nie jest tak źle. Powiem szczerze, że po prostu jakoś tam sobie to poucinamy. Dobra, przerzucamy się tu. I znowu pyk. Następna szczepa. I powoli będziemy sobie teraz wycinać. I jak pod taką nawet powiedzieć. Dobra, teraz tak, pojedziemy sobie tak. Cofniemy, żeby trochę porównać szczepę. Uważam, że będzie. No, jakoś tam mniej więcej jest. Tragedii nie ma, no jest trochę tych rządów. To jest tylko czwarty, piąty rządek. No powiem, że gęsto zasiadłem tym, bo go trochę posadziłem z własną gęstością. To nie jest 175. To 70. Przepraszam, to 60. Więc tutaj też na tego materiału przez to automatycznie jest. Bo wiecie, wtedy sobie zwięziłem, bo mogę, sobie zwięziłem, wiecie, jedlice wysiewające. No i no widać, tutaj dało ten efekt wow, tak powiem. Bo już będziemy mieli ile? 60 ton, 65 ton, przepraszam, się to wytniemy, no to już nie jest tak słabo. Pod tym względem, naprawdę. No jest potencjał, powiedzmy, fajna to zmiana była, ale taka miała na piaski. No i te piaska się naprawdę fajnie tu oddaje. Jeszcze takie piaski, bo nie jest taki typowy piasek. A tak to się mówi, na typowy piasek. To jest powiedzenie, nie widać, no oddaje pestę. Mnie bardzo cieszy, że tak to właśnie. No to jest to wspinanie. O Jezu, już tam co odwalił lipę. Lipę i lipę, dobra. Na zimno case'a. No i tylko mankament taki, że... No to jest przeskakiwanie. W tamtym roku miałem fajnie, bo foszmitkę miałem pożyczoną. Foszmitkę miałem pożyczonego. Sieczka, nie wiadomo, dał to już inna niż coś. Ale no jednak tam troszeczkę było wygodniej. A tutaj jednak już trzeba się troszeczkę napępić. Jeśli mnie teraz robić na pewno w przyszłym roku jedną rzędówką, a pewnie tak będzie też. Bo na moich hektarach to raczej nie potrzeba mi nie wiadomo czego. To podejrzewam, że no trzeba nie kupić na stawki jakieś. O tych przyczep, bo ja się tutaj zarobię i to dosłownie. Dlatego bym nie chciał. O Jezu, zapomniałem, tu jest taki wyskok. Nie ubywałem myśla? Nie. Będziemy się spalać, bo już mnie tutaj się jeszcze przejść, tam będzie działało to. Trochę tutaj poknąć i dzięki temu. Pognięcie. Powinno być dzięki też tak czy tak, dobra. Minam sobie na polowe. Bo teraz tak, żebym teraz lipy znowu nie odwalił. Jak mi coś tam nie ten, to ja sobie wezmę i podrzucę łyżką, bez problemu. I
to tak nie dni nie ma, no sobie na godzinę to bym też nawet zajebista prędkość do wysypu. Patrzcie, bardzo to ile pieniędzy mam. Pezy, 73 tysiące litrów. Więc no, tutaj jeszcze mam dość spory, tak powiem, zapas. Tego z tego. Jeszcze nie został taki jeszcze nie został sobie, weźmiemy. Tniemy i tak nie wiem. Szczerze, myślę, tak z 80-70 ton powinno mi starczyć. Na zimę. A wiecie, pasowałoby mi, żeby wydawać mieć na cały rok. Bo robię w takiej zasadzie teraz, że o Jezu, że daję siano kiszonkę, daję kukurydzę i siana troszeczkę. No i jakoś tam to się mniej więcej teraz trawuje w miarę fajnie, dobra, cyk. A tu gasimy, wchodzimy, podpinamy do jednej rzędówki. Czekajcie, pojadę sobie na tej stronie spokojnie, bez żadnych nerwów. Bo no jednak nie może być nerwowym człowiekiem w takiej robocie. Pyk. Chwiziła. Jaka to kurwa zabiłem? No jakoś zabiłem. Dobra, lecimy. Rami lecimy z tematem nieprawnym, nie ma czasu. Kuźwa, to jedno pole mi starczy. Ej, kukurydzy. No i dobra, to wiem, że nie muszę do tego pole wykazać. O, to jeszcze jedno kito będzie pełno w tym roku. Do... że tak powiem, do zbioru. Pierwszy kukurydzy na ziarno będzie. No i patrząc, no to trochę połaci będzie. No wiecie, no bo jeśli mam nachwalić niepotrzebnie, ma to należeć, tak jak teraz, no to też bez sensu. Więc lepiej to zrobić na tej zasadzie, że ściągnę sobie na ziarnówkę i mieć spokój. Tak samo teraz za sobą będę robić nasieczkę. Jak tej sobie też nie sprzedawać, nic, żebyście później pisali, że o, realna seria, sprzedajesz takie cenie jak farming daje. No a coś trzeba z tego mieć, tak? No kurczę, to 4 gra, więc no trzeba poprzemykać oczu pod tym względem, no i bawić się tym, tak? Ale tak, te powolalność, bo się na całej samej realności też się nie nagra, tak to powiem. Ale powiem tak, no te pole na pewno starczy. Na pewno starczy te pole jedno na wszystko. Dobra, cyk. Naprawdę, no, czy ten taki modzik to mi dawał taką możliwość? Chyba nie dam to... Ile tam skusiłem troszeczkę? Buziwa. Przez to, że jest ten wieczór już, myślałem, że przymykają noc w zasadzie. Dlatego już tak się kuźwa gra, bo gra. Ile ma, że woli. Trzeba to nagrać. Kurwa, zawsze się... Nie, no to patrzę, no to mówię. Ja sobie na nie jedno pole te starczy mi na zupełności, na cały rok. Kuźwa, naprawdę jakoś tak to mocno sypie. Ale ja patrząc, to ona jest wyższa od kabiny od duża, więc ona już tak ponad 3 metry ma, no to z 3,5 może nawet. Tylko się dziwić, że ona tak w miarę fajnie oddaje.
No chyba, że przyczepy to jakoś tak potą, to fajnie, więcej będzie można sobie tutaj wozić, a tak to bym trochę buta w nosie z tym jeżdżeniem i z tym włożeniem. A tak to sobie, wiecie, na spokojnie podwożę, tłumy na stawki na setę trzeba kupić i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. A mówię, to jest na pewno jakieś małe pola tego typu właśnie, jak to do kukurydzy na kiszonki Bajlandą. Więcej mi nie potrzeba. Naprawdę. Wolę, jak tam sobie będziemy jeździć. Jakoś to powoli idzie. Mozolnie, ale idzie. Pyk. Pyk, kejsa bierzemy. Spinamy oczywiście z przyczepami. Pyk. Ktoś mi nie chodzi. Jak? Dobra, jedziemy. No i powoli, robota, proszę Państwa, idzie. A stówka to będzie lekko. I stówka to mi starczy, do tego, by wykarmić te nasze bogate bydło. Ale ma co robić. Z tym wszystkim. Ogólnie myślę na jakimś tutaj szczepą, taką typową objętościówką. Myślę, miał, wiecie, możliwość, tak powiem, ogarnięcia. Są takie większe szczepy. Powiem szczerze, jakbym sobie jeździł na zarobki. Zanim zadowolę kukurydzy. Tak to niestety się nie da zrobić, bo się nie ma takiego szczepu. Tutaj na upartego może tak, ale tak trochę nie za bardzo opływa. Dobra, szat będę jechał dalej. A w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli tak jeszcze nie się spodobał, zostawcie komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do tego odcinka. Na razie, cześć.